A jakim aparatem mam fotografować? No właśnie, jaki aparat dla początkujących najlepszy będzie według mnie aparat na na standardowe klisze, już każdy chyba widział kiedyś coś takiego klisza jaką potrzebujemy, ja tutaj będę działał na Ilfordzie Delta 400, jest to drogi film dosyć, ale za to jak zrobicie według mojego przepisu ten film wywołacie i no może nie mojego, bo kto inny go opatentował, ale ja, ja go stosuję i jest dobry. Będziecie mieli równomierne zdjęcie, bardzo y, dobrze tonalne, y, które później bardzo łatwo można wywołać pod powiększalnikiem. Y, pokażę Wam może jak jest skonstruowany aparat mam dwa, ponieważ na jednym mam już założoną kliszę, na drugim na drugim nie mam ale za to ten drugi jest częściej spotykany to znaczy sposób ładowania kliszy jest częściej spotykany i mogę pokazać to zaraz właśnie na tym egzemplarzu, jest to Nikon F300 akurat najlepiej aparat znaleźć sobie gdzieś tam na Jakimś portalu, portalu aukcyjnym yy, i kupować go od pewnych sprzedających. To znaczy, yy, pytać się, musicie mieć pewność, czy aparat działa w 100%. Jest mnóstwo sprzedających, którzy sprzedają aparat po babci ze strychu. Nie wiem czy działa, i najprawdopodobniej, jak go kupicie, to będzie w topa, więc warto znaleźć aparat, który jest rzetelnie dobrze opisany. Ja polecam yy, mój ulubiony aparat, w sumie do którego zawsze wracam, który jest mega tani, uważam i mega dobry. To aparat yy, Nikon F301. Yy, podstawowe funkcje, które mi w zupełności wystarczają, to przeselekcja przesłony i manual, gdzie możemy sobie czasy dobrać, jakie tam chcemy. No i to wszystko. Można zwiększyć albo zmniejszyć sobie EV i przytrzymać sobie ekspozycję jednym guziczkiem bardzo szybko tutaj. Mam duże ręce, więc pewnie dlatego go tak, tak bardzo lubię. Kiedyś próbowałem się przesiąść właśnie na tego F301, ale niestety gdzieś tutaj jest ta łapka wielka wchodzi i nie, nie za bardzo mm, mi przypadł do gustu. Ale też jest dobry. To znaczy, jest dużo droższy, ale, ale też jest w porządku. Do, w kosmosie był. Więc tak, mamy negatyw zało, założony. Yy, podstawowe funkcje aparatu no to to jest to samo co yy, lustrzanka cyfrowa. Czyli odkręcany obiektyw. Ja mam tutaj Nikonę, bo cyfrowego też mam Nikonę, więc wszystko gra. Lusterko, które odbija obraz przez pryzmat i widzimy obraz w wizjerze. Za lustrem jest matówka. Po zrobieniu zdjęcia matówka się otwiera, naświetla nie matrycę, tylko naszą zamontowaną, świeżą błonę. I to by było... Tyle w sumie z funkcjonalności aparatu. Jeśli macie jakieś aparaty po dziadkach, sprawdźcie, czy działają. Jak działają, no to nie ma na co czekać, Zamawiajcie negatywy, takie można znaleźć albo na portalu na A. Albo y, można sobie poszukać w sklepach. W następnym odcinku y, przejdziemy już do pleneru, weźmiemy aparat ze sobą y, i będziemy fotografować. Pokażę Wam, jak, y, jak ja to robię y, i czym się kieruję. Być może ten styl akurat y, Wam się spodoba, nie będzie już tak technicznie, tak jak dzisiaj. Aczkolwiek myślę, że tych technicznych rzeczy nie było jakoś super dużo, ale też nie chcę zanudzać. Jak ktoś chce coś się dowiedzieć o aparatach, konkretnie o działalności, jest tego pełno, może sobie przeczytać instrukcję obsługi aparatu cyfrowego. Tam jest wszystko napisane. Od deski do deski gwarantuję, że się nauczycie yy, dokładnych zasad działania aparatu. Natomiast kolejny odcinek, plener, będziemy spacerować, będziemy przyjemnie i mile spędzać czas na zewnątrz. Jeśli ktoś trafił na ten odcinek cicho w ciemni, a nie wie o co chodzi, to zapraszam, czekajcie gdzie to będzie. Zapraszam, nie tu, tutaj na dole będzie okienko z poprzednim odcinkiem, to był wstęp, tam jest wszystko powiedziane, możecie sobie obejrzeć a jeśli chcecie być na bieżąco, cały czas subskrybujcie wchodźcie na facebooka, instagrama snapchata, dodatkowo jeśli chcecie zobaczyć coś tam coś tam z moich prac, z moich zdjęć możecie wejść sobie tutaj na kółeczko tam jest podany mój, mój adres strony na dziś tyle zapraszam do kolejnego odcinka, cześć